Wydanie specjalne i potrójne espresso w wydaniu specjalnym. A jak potrójne espresso, to też i goście. Urszula Pasławska, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, witam serdecznie. A w studiu również gość Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani redaktor, witam Państwa. Wczorajsza ustawa, która została przyjęta przez Sejm, czy ona spełnia Państwa zdaniem wszelkie oczekiwania przede wszystkim obywateli Ukrainy? Zacznę od Pani poseł. No, to trudno powiedzieć, ponieważ była dosyć pisana szybko. Mieliśmy bardzo dużo propozycji, poprawek, uwag samorządowców. To, co było pozytywne, to myślę to, że wszyscy pracowali bardzo sprawnie i bardzo merytorycznie i mam nadzieję, że żadna uwaga czy żadna poprawka nie była traktowana w kontekście politycznym, poza oczywiście tymi zapisami dotyczącymi dowolności i bezkarności urzędniczej. Tutaj wszyscy mieliśmy bardzo wiele wątpliwości. Panie pośle, czy ta ustawa Pana zdaniem spełnia oczekiwania obywateli Ukrainy, uchodźców z Ukrainy, którzy dzisiaj znaleźli się w Polsce? Tak, i uważam, że w tym pierwszym szczególnym okresie, a z takim mamy do czynienia, gdy widzimy, gdzie ten napływ uchodźców przez pierwsze 2 tygodnie, to jest 1 300 000 obywateli Ukrainy i nie tylko, tak, bo przekraczali też granice obywatele innych narodowości, którzy studiowali na przykład na terytorium Ukrainy i też uchodzili z tego państwa, w którym toczyła się wojna. Właśnie to jest ta definicja do pierwszego bezpiecznego państwa, czyli między innymi do Polski. Ta ustawa wychodzi naprzeciw, dlatego że porządkuje pewien ciąg formalno-prawny związany z legalizacją pobytu, związany ze wsparciem, związany z tym wszystkim, o co często pytali samorządowcy, o co pytali też mieszkańcy, właściciele różnych ośrodków, w których lokowani są uchodźcy. Tam znajduje się cały ten ład, skład i porządek w tym zakresie. Oczywiście ona była procedowana w trybie pilnym, była traktowana jako ustawa pilna, dlatego że czas i jest sytuacja ekstraordynaryjna. No przecież nikt nie przewidywał, nikt nie przewidywał takiej agresji i zbrodniczych działań i ludobójstwa reżimu Putina, bo tak to trzeba już wprost nazywać po tym, gdy widzimy, co się dzieje, gdy nawet bombardowane są szpitale położnicze. Oczywiście jesteśmy otwarci, też wczoraj wskazywał na to pan minister Maciej Wąsik i gdy będzie potrzeba, to ona może w jakimś zakresie ta ustawa być nowelizowana. Na chwilę obecną to jest optymalne rozwiązanie i uważam, że ta ustawa jest bardzo potrzebna i porządkuje ten cały ład formalno-prawny w zakresie uchodźców. O tej pomocy uchodźcom, o tej pomocy, jakiej udzielają Polacy, jest bardzo głośno w Polsce, ale nie tylko w Polsce, dlatego że Polskę doceniają też międzynarodowe gwiazdy, zagraniczne gwiazdy, gwiazdy dziennikarstwa. Posłuchajmy zatem Oprah Winfrey, która w bardzo emocjonalnym też przekazie na Twitterze wypowiedziała się na temat tej pomocy, jakiej udzielają Polacy Ukraińcom. Oprah Winfrey między innymi w tym tekście na Twitterze, w tym nagraniu wideo, dźwięk mam nadzieję będziemy mogli jeszcze raz usłyszeć, ale Państwo mogą to znaleźć na Twitterze, mówiła o tej ogromnej pomocy, jaką udzielają Polacy. Mówiła też o tym, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, że Władimir Putin atakuje matki i dzieci. Ci ludzie uciekają do Polski i w Polsce dostają tę pomoc. Polacy pokazują, ona zaznaczyła, że Polacy pokazują, że wszyscy jesteśmy razem, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że jesteśmy sąsiadami przede wszystkim. To też zaznaczyła. Mówiła o tej solidarności. Ale tak zastanawiam się, jak to jest, że dziennikarze
wielkie gwiazdy dziennikarstwa w Stanach Zjednoczonych potrafią zauważyć to, co Polska robi, to jak się Polacy zachowują. Pełną mobilizację z każdej strony, ja uważam, że musimy podkreślić z każdej strony, a w tym podobnym czasie europosłowie atakują Polskę i mówią, że Polacy nic nie robią. Między innymi Janina Ochojska 8 marca zaatakowała polski rząd, mówiąc, że Polska nie pomaga, że Polska nie widziała tych uchodźców. Odwołała się również do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zapytam panią Urszulę Pasławską na początku, czy to naprawdę jest moment, żeby atakować Polskę, kiedy my Polacy wszyscy się mobilizujemy, kiedy rzeczywiście to też nas kosztuje wysiłek fizyczny, ale i materialny. Przecież wiadome jest, tak jak powiedział Zbigniew Kuźmiuk przed chwilą na naszej antenie, że oczywiście samorządy się bardzo angażują, natomiast te samorządy współpracują z rządem i tutaj ta pomoc musi być skoordynowana. Tu nie ma lepszych i gorszych pomagaczy. No, cieszę się, że to pani redaktor mówi, ponieważ rzeczywiście tu jest potrzebne współdziałanie i również wsparcie wolontariuszy. Mamy taki odzew od wolontariuszy, którzy zaczynają być może nie zdemotywowani, ale trochę zdenerwowani tym, że ich pomoc i pomoc w ogóle społeczeństwa jest ogromna. Zbierane są dary, a później to jest wywożone oczywiście jako pomoc rządowa. To tutaj pewne takie komunikacyjne rzeczy trzeba byłoby naprawić, na pewno trzeba byłoby przeznaczyć. Ale to się nazywa współpraca, pani poseł. Tak, czy tą współpracą jest atakowanie wczoraj w Europarlamencie Polski i takie jakby wyciąganie, no nie wiem, najgorszych rzeczy. Mi nawet jest to trudno określić w tym momencie. Każdy staje na głowie. Pani się z tym zgadza, co mówi Janina Ochojska? Dzisiaj jedyną drogą, dzisiaj jedynym sposobem jest współpraca. Myślę, że dobry przykład mieliśmy w parlamencie w ciągu ostatnich dni, bo ta współpraca, mimo właśnie też pewnych różnic, była widoczna. Nasi europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócili się z wnioskiem o zlikwidowanie opłat roamingowych między Unią Europejską i Ukrainą. Zebrali odpowiednią liczbę podpisów innych europosłów z innych krajów. W związku z tym to jest konkret, którym zajmują się dzisiaj europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również zabieganie o to, aby środki dotyczące czy KPO, czy nowej perspektywy finansowej, czy właśnie wsparcia działań na rzecz jednak tej migracji, bezpieczeństwa migracji, były jak najszybciej uruchomione. Być może zdarzają się pojedyncze głosy. Pani redaktor, tego trudno w ogóle to też wyłapywać. Oceniamy to, myślę, że negatywne w kontekście momentu i sytuacji. Zawsze pewnie po każdej stronie znajdą się pojedynczy posłowie, europosłowie, którzy reprezentują absolutnie siebie, a nie dzisiaj generalnie zasadę, która myślę jest nam bliska, nam wszystkim parlamentarzystom na różnych szczeblach. Ale dobrze, to jeszcze raz zapytam, czy pani pochwala zachowanie tych europosłów, którzy dzisiaj atakują Polskę, bo mówimy dużo o solidarności. Słowo solidarność w ostatnich 2 tygodniach przewinęło się wiele setek razy. Czy pani pochwala zachowanie właśnie takich posłów i takich wypowiedzi, które miały miejsce 8 marca? Ja nie rozumiem dzisiaj żadnego działania, które ma na celu włożenie kija w szprychy. Być może jest to taka zasada, wyróżni się albo zgin, być może ktoś jest bardziej widoczny, ale to też powinniśmy każdy przyjąć do siebie, bo chociażby wprowadzenie do słusznej ustawy tej zasady bezkarności również działającej wstecz w sprawach chociażby COVID-u, no jest takim właśnie wrzuceniem kamyka w szprychy, no bo jak ma się, jakby te zapisy zaproponowane przez Zjednoczoną Prawicę o bezkarności urzędniczej są po prostu dzisiaj też niezrozumiałe. Dobrze, o tym ale za mimo chwilę obiecuję pani. Mimo wszystko, dziękuję pani poseł, redaktor, o tym za chwilę. Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Jak pan oceni te wypowiedzi europosłów, tych z opozycji, którzy dzisiaj, którzy wczoraj i przedwczoraj wypowiadali się na temat Polski, praworządności, tego, że w Polsce nie mamy demokracji, nie mamy praworządności. Czy to jest miejsce, czy to jest czas, może nie miejsce, ale czy to jest czas, żeby rozmawiać na ten temat? Pani redaktor, ani nie miejsce, ani nie czas, bo
nie za granica, nie ulica i nie w tej sytuacji, w sytuacji agresji reżimu Putina. Ta debata cała 8 marca na temat sytuacji w Polsce, która rzekomo ma być niepraworządna, nigdy nie powinna się odbyć. Jeżeli już się odbyła, to polscy europosłowie wspólnie z europosłami Prawa i Sprawiedliwości, także europosłowie IPL-u, posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej powinni i lewicy postulować za zdjęciem tego punktu. Nigdy nie powinno dojść do głosowania, wczorajszego głosowania na temat rezolucji dotyczącej nakładania jakichś sankcji na Polskę. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Między innymi za co? Za migrację. Tak jest w uzasadnieniu. Gdzie to my dzisiaj właśnie jak dziennikarze z całego świata zauważyłem, że otwarliśmy swoje domy. Nie ośrodki, nie hangary dla uchodźców, tylko otworzyliśmy swoje domy. Polskie Polacy realnie pomagają. I dzisiaj uznawani jesteśmy za kraj rzekomo niepraworządny. Ba! 8 marca widnieje dokument też, wezwanie do zapłaty 69 milionów euro. Tylko dlatego to jest wezwanie, które ta zapłata ma być uiszczona w terminie do 15 dni. No co jeszcze Komisja Europejska zrobi? Komornika przyśle? No nie można nas tak traktować w sytuacji, gdy my realnie naprawdę śmiem tutaj powiedzieć, że najbardziej, najmocniej pomagamy uchodźcom. Jeżeli chodzi przecież o polskie granice, to tych uchodźców do nas przeszło najwięcej. No tak, ale wie pan, panie pośle, nie wiem, czy pan słyszał te wypowiedzi. No, padły takie słowa, że przecież Polska nie była nastawiona do uchodźców, bo na granicy polsko-białoruskiej nie przyjmowaliśmy. Ale pani Janina, nie otworzyliśmy, nie byliśmy otwarci. Pani Janina Ochojska powinna wiedzieć, a to jest osoba jednak z ogromnym dorobkiem też, i powinna wiedzieć i odróżniać definicję migrantów i imigrantów ekonomicznych od uchodźców. Uchodźca to jest właśnie ten mieszkaniec Ukrainy, gdzie zaatakował reżim Putina, toczy się wojna i on uchodzi do pierwszego bezpiecznego kraju. W sytuacji granicy polsko-białoruskiej mieliśmy do czynienia z imigrantami ekonomicznymi. Lądowały na przykład samochody z Bagdadu, z Iraku, gdzie nie toczą się żadne działania wojenne, i te osoby dowożone były w ramach też operacji Śluza na granicę polsko-białoruską. Przecież dzisiaj powinniśmy widzieć, co są słowa skandaliczne, że to była skoordynowana akcja reżimu Putina z Łukaszenką. Przecież widzimy, co się wcześniej stało w Kazachstanie, wejście też wojsk rosyjskich na wezwanie Nazarbajewa, który rządzi od 30 lat. Tak naprawdę trzeba wiedzieć też, że w 14 roku zaczęła się ta agresja Rosji na Ukrainę. No trzeba to wiązać i odróżnić, tak jak mówię, podstawową definicję. I tu mnie dziwi to, bo na pewno pani Janina Hojska wie, o czym mówi i zna tę definicję, czyli imigranta ekonomicznego. To, co mieliśmy z tym do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, a dzisiaj już widzimy, że to się wpisywało w scenariusz Putina, od uchodźcy, który no uchodzi do pierwszego bezpiecznego kraju. Szanowni Państwo, wtrącić ten wątek. Ciężko jest też nie widzieć różnicy pomiędzy uchodźcami, którzy są na granicy polsko-ukraińskiej, a pomiędzy osobami, które rzucały kamieniami w Polską Straż Graniczną i nie tylko, na przykład. To też trzeba zauważyć. Ale pani poseł zaczęła ten wątek tej wczorajszej ustawy, która została przyjęta przez Sejm. Borys Budka mówi tak, jest wielka szansa, że jednomyślnie przyjmiemy tę ustawę jednomyślnie w Senacie też, tylko wycofajcie tę rzecz, która jest hańbiąca. Gwarantujemy, że Senat pilnie, bez poprawek przyjmie tę ustawę, tylko proszę wycofać bezkarność władzy, jeśli jesteście tacy uczciwi. Poproszę panią poseł najpierw o wypowiedź do tej ustawy. Zastanawiam się, czy to wrócę do tego pytania, czy te wszystkie możliwości, jakie dostaną uchodźcy, czy to jest wystarczająco? No i jak tutaj podejść rzeczywiście do tej sprawy bezkarności, pani zdaniem? Jeśli chodzi o pomoc, to podtrzymuję to, co powiedziałam wcześniej i dziękuję też za tą otwartość ze strony rządzących, że ustawa będzie, czy może być zmieniona, bo wiadomo, że życie przynosi różne scenariusze i tutaj trzeba być w tej sytuacji elastycznym. My taką też gotowość do pracy gwarantujemy. Natomiast co do kwestii bezkarności urzędniczej, proszę zauważyć, że tutaj odnosimy się do działalności wstecz, do działalności nie tylko związanej
z pomocą w tej sytuacji, pomocą Ukraińcom czy pomocą w tym stanie zagrożenia również Polski, ale również do kwestii chociażby covidowych, które miały miejsce kilkanaście czy kilka miesięcy temu. Ja myślę, że też jest wiele problemów, które żeby też nam nie umykały, którymi trzeba się zająć w Polsce, ponieważ mamy chociażby do czynienia z zagrożeniem jednak, czy z takim działaniem, które ma nas uniezależnić, znaczy to jest szansa oczywiście na uniezależnienie od Rosji, jeśli chodzi o gaz i energię, ale tutaj potrzebne jest również bardzo szybkie działanie związane z chociażby z energią odnawialną, z termomodernizacją budynków. Tak, tylko ale nie o Państwu, tym teraz, o tym za chwilę, tak, pani ale poseł, to jest też obiecuję. Bardzo ważne jest kwestia tak, marży, i to kolejny wątek paliwa, naszej rozmowy, kolejny punkt. Bardzo proszę. To pytanie do pana posła. Czy pan widzi tutaj szansę, żeby się jakoś porozumieć w kwestii właśnie tego wątku, o którym mówi przewodniczący Borys Budka? Ale pani redaktor, proszę zwrócić uwagę chociażby na jeden przykład podawany też przez ministra Macieja Wąsika. Mianowicie wiadomo, jak wyglądają procedury i przepisy prawa, jeżeli chodzi o wywóz leków poza granicę. I my dzisiaj w myśl obowiązujących przepisów, dokładnie pani redaktor, nie wolno w myśl obowiązujących przepisów wysyłać leków na Ukrainę. My to robimy, ale robimy to w imię wyższej konieczności. Czy teraz za to urzędnicy, które podejmują takie decyzje, żeby pomagać tym matkom, tym cierpiącym dzieciom, tym wszystkim, którzy tych leków potrzebują, mają ponosić odpowiedzialność karną, no trzeba zastanowić się nad tym, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Ta sytuacja jest ekstraordynaryjna. Dzisiaj zgodnie z przepisami, tak jak pani redaktor słusznie wspomniała, taki wywóz leków byłby bezprawny i my nie mamy czasu, bo proszę zobaczyć, oczywiście te wszystkie ustawy teraz przyjmujemy, one są tak traktowane jako tak zwane projekty pilne. My je przyjmujemy w tempie naprawdę ekspresowym, ale dzisiaj zmiana tych wszystkich ustaw też dookoła no, wiązałaby się z jakąś gigantyczną pracą legislacyjną. Jest to niemożliwe. Także w tym momencie musimy zdjąć w pewien sposób i tu bardzo ważna rzecz, to nie chodzi o to. Jeżeli ktoś przecież dopuszczałby się jakichkolwiek naruszeń przepisów prawa związanych z artykułami zamieszczonymi w ustawie kodeks karny, no to będzie pociągany do odpowiedzialności. Tylko musimy rozumieć te sytuacje, jak ten przykład właśnie wywozu leków, których podałem. Ale to nie oznacza przecież, że to jest jakaś właśnie, no opozycja to wykorzystuje i mówi bezkarność. No proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj też samorządowcy podejmują bardzo wiele działań, gdy jest potrzeba pilnych reakcji, na przykład na nocne telefony z centrów zarządzania kryzysowego od wojewodów. Sam w Świętokrzyskim miałem takie przypadki, gdzie dzwonili samorządowcy, lokacja tych uchodźców i tak dalej. To często te rzeczy odbywają się przez całą noc. Nie ma czasu w tym momencie na pisanie dokumentów, na analizy też, czy to jest prawne, czy nie, odsyłanie tego do biura prawnego wojewody, w urzędzie analizę prawną, bo tym ludziom jest potrzebna pomoc natychmiast. A z drugiej strony, co mówi opozycja, i ja dziękuję opozycji też za to, że jednak jesteśmy razem w tym wszystkim, ale bolą mnie też takie słowa, że albo jest zamieszanie na dworcach, czy na granicy. No trudno, żeby nie było, jak w 2 tygodnie przyjdziemy 1,3 miliona uchodźców. Pani redaktor, no. Byłam wczoraj na Dworcu Zachodnim, widziałam to. Dokładnie. I widziałam piękną współpracę wielu osób, też tych wolontariuszy, o których pani poseł wspomniała, ale widziałam tam też osoby, które były z ramienia rządowego. Ta współpraca jak nigdy ma ogromne znaczenie i to słowo. Jeszcze ad vocem bardzo proszę panią poseł do tych słów. No, tak jak słyszała pani, ten proces byłby zdecydowanie wydłużony. Tu jest pomoc potrzebna tu i teraz. Tak, zgadzam się, że mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną. Natomiast pan poseł nie odniósł się do wątpliwości, które ja przedstawiłam. Dlaczego ustawa działa wstecz w stosunku do państwa, w stosunku do działań covidowych? I to jest, myślę, że dzisiaj ustawa o uchodźcach, odnosimy się do tego, co się wydarzyło pół roku temu, rok temu czy 2 lata temu. No to jest absolutnie, myślę, że dla naszych widzów, naszych słuchaczy również sprawa niezrozumiała. Co do współpracy, konieczna jest widoczna i myślę, że teraz trzeba się bardzo mocno zastanowić i zażądać od spółek Skarbu Państwa chociażby obniżenia marży na paliwo. I od razu podam Państwu informację. Modelowa marża rafinaryjna Lotosu kwotowo to dziś 30
prawie 9 dolara za baryłkę, a miesiąc temu było 4,9 dolara. To znaczy, że spółki Skarbu Państwa no dzisiaj, które handlują paliwami, dzisiaj no mają po prostu szczyty osiągane rentowności, szczyty marsz. I to trzeba by było, jeżeli jest inaczej, to ja też bardzo chętnie tutaj dowiem się od pana posła. Ale myślę, że tutaj też jest potrzebne współdziałanie. I naprawdę nikt na biedzie, nikt na wojnie, nikt na kryzysie nie powinien zarabiać, a na pewno nie powinien zarabiać na tym kapitał polski. Pani poseł, dobrze, to pozwólmy się odnieść panu posłowi, bo tutaj pan poseł siedzi i wzdycha ciężko, słuchając. Natomiast chciałabym też przypomnieć konferencję Daniela Obajtka, który tłumaczył, skąd te wysokie ceny. Niestety też ubolewam, bo też jestem kierowcą, tankuję paliwo, ale widzę też, co się dzieje w całej Europie. Ale dokładnie, cena za baryłkę ropy wzrosła na całym świecie, nie tylko nawet i w Europie. Dodatkowo musimy wiedzieć, że od momentu, gdy Orlenem kieruje pan prezes Daniel Obajtek, proszę zwrócić uwagę, jak zdywersyfikował dostawy ropy do Polski. W roku 2015 było 98% ropy dostarczanych z Rosji. Dzisiaj już to jest niecałe 50%, 48-49%. Czyli w tym momencie no, dodatkowo proszę zwrócić też uwagę na sytuację, gdzie do czerwca zniesiony jest VAT na paliwo. Także no, to, co mogliśmy, co mogły zrobić polskie spółki Skarbu Państwa w zakresie ochrony jakby, czy obniżenia cen związanych na paliwa, to jest zrobione. My nie mamy wpływu na to, że Władimir Putin dokonał tak zbrodniczego napadu na naród ukraiński. No, na świecie całe gospodarki w tym momencie cierpią na tym, bo to nie jest tylko tak, że te sankcje, które idą coraz dalej, ja się tylko tu Niemcom dziwię i nie rozumiem coraz bardziej ich zachowania, jeżeli chodzi o SWIFT dla Gazprom Banku między innymi, gdzie transakcje za handel gazem przechodzą jakby nigdy i nic i te miliony pieniądze, wędrują. No oczywiście to jest około 600 bodajże milionów, gdzie nawet to trafia. Więcej, tak. Nawet więcej. No to dokładnie. To no też właśnie, pan europoseł jaki o tym mówił. To kolejny wątek pan poseł wywołał. Czy dzisiaj ta solidarność w Unii Europejskiej jest taka też, na jaką liczyliśmy? Ukraina mówi do państw całego świata, dajcie nam broń, zamknijcie przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, dajcie nam samoloty. Tutaj eksperci mówią, że przekazanie samolotów byłoby włączeniem się w ten konflikt strony polskiej, czego my zrobić nie możemy. Ale Unia Europejska może mieć wpływ ogromny, może wprowadzić, nałożyć ogromne sankcje na Rosję. Właśnie te, o których pan mówi, dotyczące systemu SWIFT i właśnie tego banku. I to się nie dzieje. Dlaczego? Bo Niemcy mówią nie. No, coś tutaj jest nie tak. Urszula Pasławska. Sprostuję, odniosę się do wypowiedzi, muszę poprzedniej, ponieważ pan poseł Gosek, pan poseł nie odniósł się do kwestii marży. Zgadzamy się, że ropa jest wysoka i cena ropy jest wysoka, natomiast wzrasta radykalnie, galopuje marża spółek Skarbu Państwa, które handlują paliwami i o tym mówimy. I ja mam o to pretensje. Co do naszych oczekiwań, oczywiście oczekiwania względem Europy mamy zdecydowanie wyższe i większe. I myślę, że dzisiaj każdego Polaka niepokoją i smucą zachowanie, chociażby zachowanie Niemców, takie dosyć bezwzględne, walczące tylko i wyłącznie o swoje interesy gospodarcze. Też mam żal o to, że w jakimś sensie Niemcy były liderem uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Niemniej jednak w sprawach bezpieczeństwa, i to mówię bardzo, bardzo na chłodno, powinniśmy nie reprezentować NATO i nie powinniśmy wychodzić przed szereg, dlatego że myślę, że nie jesteśmy dzisiaj gotowi jako Polska na wojnę, ale powinniśmy współdziałać i działać w ramach NATO. W związku z tym namawiać, tak, ale wysyłać samodzielnie na własną rękę
broń ofensywną. Myślę, że jest to zbyt niebezpieczne, jeżeli sobie tak szczerze powiemy. To też jest kwestia tego, jak jesteśmy słyszalni jako Polska, jaką siłę mamy dyplomatyczną, merytoryczną, gospodarczą w rozmowach w Unii Europejskiej. Czy jesteśmy w stanie namówić i przymusić kraje Unii Europejskiej, kraje NATO do tego, aby bardziej zmobilizowały się do pomocy Ukrainie, bo póki Ukraina walczy, widzimy dużą jedność i dużą solidarność krajów Unii Europejskiej i świata NATO. Chociaż nie wszystkich, bo powiedzmy sobie pan premier Orban, Węgry, czy politycy chociażby Salvini czy Le Pen, którzy jeszcze miesiąc temu byli wielkimi sojusznikami pana premiera Morawieckiego, na pewno dzisiaj trzymają kciuki nie za Ukrainę, tylko za Rosję, bo to no, wielokrotnie powtarzali. No ale jeżeli pani Le Pen w Polsce w styczniu mówi, że Ukraina powinna być pod wpływem Rosji, a pan premier Morawiecki spotyka się, no to za kogo pani redaktor myśli, pani że poseł, ona dzisiaj dobrze, trzyma Mariusz kciuki? Wosek, jeżeli bardzo proszę ad vocem, bo tutaj bardzo poważne też oskarżenia. Tylko trzeba odróżnić czas. Ja nie chcę bronić też premiera Orbana w tej sytuacji, tylko proszę zauważyć, że my zachowujemy się jak trzeba, czyli jasno też stawiamy sytuację w tej całej inwazji Putina na naród ukraiński. Krótko mówiąc, potrafimy przeciwdziałać i tak jak mówię, my potrafimy też powiedzieć, że Węgry w tym momencie nie zachowują się właściwie. I jeżeli chodzi o dostarczanie broni, broń defensywna w bardzo dużych ilościach trafia przecież do narodu ukraińskiego, do armii ukraińskiej. Sam pan prezydent Zełenski często w wypowiedziach dziękuje i podkreśla to, jeżeli chodzi o stronę polską. Natomiast problem jest niestety z Republiką Federalną Niemiec, gdzie pan prezydent Zełenski wczoraj powiedział, że to, cytuję, była rozmowa jak ze ścianą, z kanclerzem Olafem Scholzem. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, bo jedno to jest, co było na miesiące przed skrzętnie wykorzystywane przez opozycję, a drugie to jest, co się dzieje teraz, czyli po inwazji tak naprawdę. Do dzisiaj Olaf Scholz powiedział tak, likwidujemy SWIFT, ten instrument SWIFT-u dla wszystkich banków. Okazuje się, że co zrobił, że dla dwóch największych banków tego SWIFT-u nie zablokował. On funkcjonuje do dzisiaj i powinien to w pierwszej kolejności zrobić. Musimy wiedzieć jedno. Jeżeli nie powstrzymamy Putina tam w Ukrainie, on się nie zatrzyma. Zwyczajnie no nie tak, zatrzyma się. No tak, ale też musimy wiedzieć, że to właśnie Niemcy są jednym z głównych partnerów gospodarczych Rosji i to Niemcy mogą tutaj mieć asa w rękawie. Okazuje się, że nie chcą go wyjąć i myślę, że historia też rozliczy Niemcy. No bo Niemcy, pani redaktor, Niemcy miały to ułożone tak. Miał być Nord Stream 2, gaz miał być przesyłany do wielkiego hubu w Niemczech. Niemcy miały sprzedawać gaz na Europę, miały na tym zarabiać, miały być gigantyczne pieniądze z tego wszystkiego. Wiemy, gdzie jest też były kanclerz Gerhard Schröder, gdzie są politycy też jak z Francji, Fillon, bo przecież oni dla Gazpromu pracują, mieli zarabiać ogromne pieniądze. Ba, nawet doprowadzili do sytuacji, że już zaczęli mówić, że elektrownie atomowe są czyli już w ramach tego Green Dealu nawet w tej definicji się nie mieściły, tylko po to, żeby właśnie wskazywać na słuszność tego gazu, jako tego najbardziej zielonego źródła energii. Ale to może jest moment w takim razie, szanowni państwo, to już na koniec Urszula Pasławska, to może jest też taki moment, że nie tylko Polska, ale inne kraje Unii Europejskiej powinny poważnie zastanowić się nad relacją z Niemcami i nad tym, czy rzeczywiście te Niemcy powinny być tym państwem jako lider w Unii Europejskiej wobec takich sytuacji, gdzie tutaj jednak własny biznes, a nie po prostu też suwerenność i wolność, ale życie tych małych dzieci, które umierają, powinny mieć największe znaczenie. Znaczy, siła państwa nie wynika z siły kanclerza czy siły premiera, tylko wynika z siły gospodarczej danego kraju. W związku z tym, przepraszam, coś mi się przełączyło. Urszula Pasławska już na koniec. Już jestem. Mhm. Dlatego oczywiście ja wspólne porozumienie.
popatrzmy też na tę sytuację realnie. Po pierwsze, głos w Polsce jest dosyć słabo słyszalny. Nie mamy zbyt dobrych relacji dyplomatycznych w Unii Europejskiej. Nie możemy się dogadać dzisiaj z Komisją Europejską. Ja bym zaczęła od naprawiania tego wszystkiego, szukania kompromisów po to, aby budować również siłę polskiego głosu, bo samodzielnie w pojedynkę bardzo trudno jest coś przeforsować. No ale też dziwi to, że Niemcy same nie widzą jakby potrzeby sytuacji, prawda? Czy nie, pani poseł? To jest oczywiście, że to jest zaskakujące, ponieważ to nikt nie mówi o tym, że to musi być nagle. Znaczy żadna taka decyzja uniezależnienia się energetycznego od Rosji wydaje mi się niemożliwa do wprowadzenia z dnia na dzień. Oczywiście musi być to w miarę zaplanowane. Wtedy gospodarki, również gospodarka Polski stanęłaby tak naprawdę z dnia na dzień. Ale właśnie szybkie podjęcie decyzji dotyczącej i zawarcie nowych kontraktów, szybkie decyzje również dotyczące energetyki Polski, wsparcia OZE. I kropka. Mariusz Gosek, na sam koniec. Jeszcze. Czy Niemcy dokładnie nie robiły to, co my robiliśmy też, idąc właśnie słowami świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego jeszcze w Gruzji, tak? Gdy powiedział dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę, czyli dywersyfikowaliśmy te źródła energii, a z końcem roku po otwarciu gazociągu Baltic Pipe, mając na uwadze kontrakt też na LNG, czyli ten gaz skroplony ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Katarem oraz ten w miksie energetycznym też polski węgiel, my będziemy w 100% zdywersyfikowani. A pamiętamy, jakie były awantury o Baltic Pipe, prawda? Niech wzór biorą, dokładnie, i też jak zachowywali się politycy opozycji, niech wzór naprawdę biorą Niemcy, bo od siebie się uniezależnili. Natomiast Niemcy wodzą zasady, i mówię to z przykrością, biznes jest biznes. I jedno mówią, drugie robią. Ja się nie dziwię prezydentowi Zełenskiemu, że ci jest zły po prostu, zwyczajnie, delikatnie. Zły to jest bardzo delikatnie powiedziane, tu można być wręcz wkurzonym, a nawet i bardziej. Ci ludzie siedzą w Europarlamencie, popijają kawę w pięknych garniturach, popijają herbatę, a w Ukrainie giną dzieci, ukraińskie matki, ojcowie, dziadkowie, cywile. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Urszula Pasławska, Koalicja Polska-Polska. Mimo wszystko dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. I Mariusz Gosek, Solidarna Polska, panu też dziękuję. Tak, dziękuję, mimo wszystko dobrego dnia i miejmy nadzieję, czym prędzej koniec tego, co złe. Już za chwilę Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, będzie państwa i moim gościem.